opuszczamy Wielkopolskę i trafiamy na Podlasie. Jak się okazało podczas lustracji starych sadów, to rejon bardzo rzadkich i cennych odmian drzew owocowych, takich jak książę Albrecht Pruski, Reneta Szampańska czy Rother Bellefleur. Zostały one otoczone szczególną opieką przez Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Ekorolników, by nie stracić bezpowrotnie wyjątkowego materiału, często występującego w formie pojedynczych drzew i by chronić biebrzańską bioróżnorodność. Odwiedzamy ogród Krystyny Kurne, gdzie jest sporo niespotykanych w sklepach jabłek. W Pani ogrodzie, w Pani sadzie można spotkać stare odmiany jabłoni. Jakie tutaj są jabłka? Bardzo różne. Nie wszystkie nazwy pamiętam w tej chwili. Wiem, że jest bardzo dużo antonówek, ale takich specjalnych z rumieńcem. Żółciutkie z różowym rumieńcem. Są papierówki oczywiście. Jest ananasówka. Ta to chyba jest Kaiser Józef. I te, pod którymi tutaj stoimy, to jest bardzo ciekawa odmiana papierówki. I spróbowała Pani przesłodkie. Tak, przesłodkie i pachną. I smak gruszkowy mają. Zapach dzieciństwa. Tak, tak, takie. Tam jest jeszcze jedna jabłoń, bardzo zimowa. W każdym razie, by one tu były od bardzo dawna, specjaliści ze SGGW ocenili wiek większości tych jabłoni na ponad 80 lat. To są odmiany prawdopodobnie jeszcze przed wojną sprowadzane gdzieś z Grodna, tam bardziej ze wschodu, ponieważ te jabłuszka, bo tu są dwie jabłonie takie, te jabłuszka mówili, że widzieli gdzieś w głębi Rosji, a w Polsce to nie za bardzo. Ma Pani wielu gości, wiele osób smakuje u Pani różnych jabłek. Co oni mówią? Przypominają sobie smak dzieciństwa? Są zachwyceni? Większość tak. Poza tym dziwią się, że to są tak dawne odmiany, a w zasadzie nic tu nie jest robione, poza tym, że mąż je przycina. Bo gałęzie się łamią czasami, naprawdę duże gałęzie nam się potrafią połamać, więc żeby się nie obłamywały i żeby było widno w koronach, to i w zasadzie poza małymi wyjątkami, na przykład ta jabłonka zawsze jest chora, nie wiem dlaczego. Zawsze jest kilka jabłek chorych, ale reszta zdrowa. Ale mówi się, że jak robaczek, to i smaczek. Bardzo stare odmiany, pyszne. Ludzie się rzucają na to, zwłaszcza z miasta, ach, takich odmian to już teraz nigdzie w handlu nie znajdziesz. A te, które Pani ma, na przykład można suszyć i one są tak słodkie jak cukierki. Kiedyś dawano dzieciom zamiast cukierków takie słodycze, które były zdrowe. Państwo staraliście się, żeby tutaj cały ogród, sad, żebyście Państwo byli samowystarczalni? Mówiąc między nami, chciałam mieć jak najwięcej. Najwięcej możliwości z jabłka, suszę, oczywiście robię tam jakieś soki i tak dalej. Czasami robię cydr, jak mam siłę i ochotę. Mamy własne warzywa, mamy inne owoce, porzeczki. Miałam w zeszłym roku jarzębino, grusze, owoce. Ale całkowita samowystarczalność, moim zdaniem, dla dwóch osób jest niemożliwa. Trudna do wykonania. Tak, bardzo trudna. Chyba, żeby się chciało jeść bardzo skromnie i mało urozmaicone. My na przykład, mąż ma swoje gusta, chce tam jakieś bardziej po francusku. Czasami człowiek chce cytryny do herbaty czy do sałaty, oliwę, chleb. No tego nie uprawiamy. Nie uprawiamy zboża, nie uprawiamy oliwek. Także to trzeba. Ja sądzę, że wystarczalność jest możliwa, kiedy jest większa grupa ludzi. Albo kilka gospodarstw. Tak z moich wyliczeń wynika, że przynajmniej trzy. W których każdy robi co innego i wtedy można o tym mówić. Można by przeżyć. Gdyby nagle zamknięto sklepy, tego my byśmy przeżyli, bez problemu. Ale my lubimy wygodę, nie przesadzajmy. Kupuję mąkę ekologiczną, kupuję grykę ekologiczną, ale kupuję. Już na sam koniec, ma Pani tak piękny ogród, piękne sielskie miejsce. Czy wyobraża sobie Pani życie w innym miejscu jak tutaj? Na razie nie, ale ponieważ miałam dosyć poważny wypadek ostatnio i mam trudności z poruszaniem się, to zaczynam sobie wyobrażać, że na przykład ktoś by przejął władanie nad tym. A co jest tutaj najpiękniejsze? Czy to cykanie świerszczy, czy ten zapach, czy ta cisza, która jest muzyką? Ja nigdy nie lubiłam wybierania, nie? Zawsze co? To jest najpiękniejsze, co w tej chwili patrzę i to jest najpiękniejsze, co w tej chwili przeżywam. A tutaj jest tyle pięknych rzeczy. Wie Pani, jakie to jest cudowne się położyć i na przykład patrzeć na obłoki, czy usiąść tak się odchylić. Jak one różnie czasami płyną, jak widzieć to, co się posadziło, że już są takie ogromne drzewa niektóre,
jeść swoje własne. Dzisiaj zjedliśmy obiad całkowicie z własnego ogrodu, tylko masło było kupione. Świeża fasolka szparagowa, omlet z ziołami, no to zupełnie inaczej smakuje. I wszyscy, którzy to próbowali u mnie, mówią: słuchaj, ja nigdy tego warzywa nie jadłem, a u ciebie zupełnie inny smak ma. Więc ja na razie sobie nie wyobrażam gdzie indziej życia. Mogłabym wyobrazić, że nie ma tu komarów. O, to tak. Stare odmiany drzew są bardziej odporne na choroby. Wytrzymałe na mrozy i dają więcej owoców. Nie muszą być wielokrotnie opryskiwane środkami chemicznymi. Spożywanie przez człowieka owoców ze starych odmian drzew jest korzystne dla zdrowia, szczególnie dla dzieci, osób starszych, alergików, ponieważ zawierają mniej pozostałości po środkach ochrony roślin. Starsze odmiany można również przechowywać przez dłuższy czas. Dlaczego warto mieć takie stare odmiany u siebie w ogrodzie? Stare odmiany drzew owocowych można uprawiać bez oprysków, bez ingerencji środkami chemicznymi w roślinę. I przede wszystkim myślę, że te stare odmiany dają takie owoce, które inaczej pachną i inaczej smakują. No, siłą rzeczy, no takie wspomnienie, każdy jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa ma, no, w zależności od tego, ile lat ma oczywiście, ale starsze pokolenie pamięta innych odmian nie było, tylko były stare, tradycyjne odmiany, które przetrwały w naszym klimacie przez długi okres czasu. No i obecne odmiany wymagają niestety, to są odmiany intensywne, szybko rosnące i wymagają ingerencji człowieka. Jakie odmiany Państwo przywracacie do życia z tych starych odmian? My jako Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Rolników ocalamy stare odmiany drzew owocowych występujące na terenie 12 gmin nadbiebrzańskich zrzeszonych w lokalną grupę działania LGD. I na tym terenie, ponieważ teren historycznie i kulturowo jest bardzo ciekawy z tego względu, że tutaj przechodziły przeróżne wydarzenia historyczne, przemieszczały się wojska z różnych krajów w różnych okresach historycznych i wraz z tymi wojskami, nowymi osadnikami zostały przywiezione odmiany z różnych regionów Europy, jak też z Rosji, nawet z dalekiej Syberii. Jakieś przykłady? Mamy zinwentaryzowanych w tej chwili ponad 40 odmian, starych odmian jabłoni, około 10 grusz, no i tam śliwki w mniejszych ilościach. No, te odmiany to są takie, które wiele z tych odmian nie występuje w ogóle na innych terenach Polski. Dlatego jest to tak cenne, żeby jak najszybciej je uratować. Dzieje jabłoni domowej sięgają czasów bardzo odległych. Już w okresie neolitu zbierano owoce na pokarm i susz. Najstarsze jabłka znaleziono nad Neckarem w Niemczech, w neolitycznych osadach ceramiki wstęgowej, liczących ponad 5000 lat. Były to owoce o zaledwie około 15 mm średnicy. Na terenie dzisiejszej Polski resztki jabłek znaleziono w Biskupinie. Można stwierdzić, że uprawę i hodowlę jabłek w Polsce już na stałe rozpoczęto w okresie wczesnopiastowskim. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia!